Chiny. Stolica growego fenomenu, jakim jest Genshin Impact oraz dwóch coraz częściej pojawiających się w grym dyskursie technologicznych gigantów. Jeden z najbardziej dochodowych rynków growych na świecie, a ostatnio jeszcze kraj, o którym coraz głośniej za sprawą wielkich przejęć zachodnich twórców, ale i też ciepło zapalających się gier, które zdają się być w stanie podbić Zachód i przełamać stereotypy, jakoby to był kraj tylko takich odtwórczych mobilek made in China. No właśnie, nie zapowiada się na to, by Chiny w branży gier w kolejnych latach miały tracić na znaczeniu, wręcz przeciwnie. Żeby więc choć trochę zrozumieć chiński rynek, chińskich graczy, różnice między Chinami a Zachodem, dowiedzieć się, co chińscy gracze sądzą o polskich grach, ale i też co te wielkie przejęcia growych studiów mogą znaczyć dla nas, wybrałem się ostatnio na rozmowy do zaprzyjaźnionego z nami Hu Chao, które pomaga twórcom gier wejść na chiński rynek i zapytałem o te właśnie tematy pracujących tam Olka i Wojtka. Wojtka swoją drogą możecie kojarzyć z naszego poprzedniego materiału o chińskim Steamie. Zacznijmy w takim razie od krótkiego przypomnienia, jakby ktoś nie widział tego materiału parę lat temu. Jak w ogóle wygląda sytuacja branży gier w Chinach i jak przede wszystkim różni się doświadczenie chińskiego gracza od tego zachodniego. W pierwszej kolejności, w momencie, w którym myślimy o chińskim rynku, to pierwsza informacja, którą musimy sobie przyswoić i się przyzwyczaić do tego, to jest fakt, że to jest głównie rynek gier mobilnych. Ponad 90% ruchu w całym internecie w Chinach to jest mobile. Więc Chińczycy w momencie, w którym wchodzą, już abstrahując od samego grania, ale w ogóle wchodzą w interakcję z gamingiem, z tytułami, czytają o nich, oglądają materiały, zawsze praktycznie robią to na mobilu. A już schodząc na poziom samego rynku i różnic, no to tak, 90% mniej więcej, no 80 kilka, to jest mobile. Rynek gier PC-towych to jest około 10%. Natomiast ważna sprawa, no bo w momencie, o jakim wielkości mówimy, to jest 660 kilka milionów graczy total, więc nawet, okej, 10%, ale tak naprawdę to jest 1/4 Steama. I teraz tak, kolejna sprawa. Jak chiński gracz może kupić grę, na przykład na PC-cie. No to ma do dyspozycji globalnego Steama, czyli tego, z którego my kupujemy rzeczy, i Steama lokalnego, czyli tego, w który Valve ma ze współpracy z Perfect World. Na tym lokalnym Steamie, który funkcjonuje jako lokalna platforma dystrybucji, wszystkie zasady, o których słyszeliśmy wcześniej, czyli cenzura, dostosowanie do wymogów lokalnych i tak dalej, wszystkie mają zastosowanie. Na Steamie globalnym de facto nie. To nie jest oficjalny kanał dystrybucji lokalny chiński. Jest preferowany przez graczy, tak naprawdę większość z niego korzysta, a kupują gry na Steamie albo bezpośrednio, albo przez aplikacje takie jak Heybox, po chińsku Xiaoheihe, czyli małe czarne pudełko, gdzie można połączyć swoje konto na Heyboxie z kontem na Steamie i wtedy kupując przez Heyboxa, de facto z perspektywy dewelopera, no to są sprzedaże z Chin, nie? Tylko że to jest niejako taka, powiedzmy, myślmy o tym jako takiej nakładce na Steama, która jest specyficzna dla chińskiego rynku, w której tej nakładce można też znaleźć, wiesz, wishlisty, komentarze, oceny. Też co jest ważne, ja bym na to nie patrzył w taki sposób europejski. Mamy obecnie dużo stron, które no, są stronami, które dystrybutują klucze, jednak Heybox jest tak naprawdę inny, ponieważ jest, no, określmy to formą połączenia zarówno Steama, ale też w pewnym sensie Twittera, ponieważ można tam otwarcie pisać wszystkie komentarze, jest również skala ocen, która jest bardziej rozbudowana niż na Steamie, ponieważ to nie są tylko oceny rekomenduje, nie rekomenduje, ale gwiazdki od 0 do 5, które również inaczej się kalkulują, przez co cena dla gry jest od 0 do 10, co jest bardziej relatywne dla gry, też bardziej jakby sprecyzowane, niżeli to jest na Steamie, więc chińscy gracze bardzo ufają tym ocenom, przez co często są w ogóle całkowicie inne, niżeli na przykład na Steamie. Więc jest to duża platforma, bardzo ważna, jeżeli chodzi o Chiny i ruch na niej rzeczywiście jest duży, plus ważną funkcją tej platformy jest również to, że ma wbudowanego tak naprawdę Steam Database, strona SteamDB, której korzystamy na co dzień. Tamte wszystkie statystyki są na telefonie, są dostępne, bardzo łatwo widoczne, więc z perspektywy dewelopera, jak i zarówno użytkownika, strona oferuje kupienie klucza, informacje oraz tak naprawdę zdanie społeczności na temat danej gry. Okej, czyli jednak jest ziarnko prawdy w tym stereotypie odnośnie tego, że Chiny stoją mobilkami, ale jednak te kilkadziesiąt milionów PC-ciarzy, no nie w kit dmuchał. W takim razie przejdźmy wreszcie do tematu odcinka. Czy Chińczycy kojarzą polskie gry? Jeśli tak, to co o nich sądzą? I czy zdarzają się takie kuriozalne przypadki, gdy jakaś gra wyprodukowana w Polsce cieszy się w Chinach większym zainteresowaniem niż na rodzimym rynku? No to najważniejszy przypadek można oczywiście powiedzieć mianowicie CD-ów, Wiedźmin 3 oraz Cyberpunk z niedawnym next-genowym update'em, który dodał tak naprawdę dubbing chiński na przykład dla Wiedźmina.
Pojawiło naprawdę się bardzo dużo pozytywnych głosów. Również, co jest ważne, z CD Projektem mają oni specyficzny, określmy to, nickname, jeżeli chodzi o rynek chiński. Mianowicie są znani jako, no po polsku może to nie brzmi zbyt korzystnie, ale jest to głupi polski osiołek, określmy to w taki sposób, gdyż no, zwierzątko jest bardzo pracowite. Również patrzą na CD Projekt też w podobny jakiś taki sposób. Mianowicie dają, Polacy dają dużo kontentu w relatywnie niskiej cenie, a przy tym zaopatrują też graczy w darmowy kontent, jakim były DLC-ki do Wiedźmina. Obecnie w branży gier jest to bardziej rzadkość, tym bardziej na rynku chińskim, więc oni również na to bardzo pozytywnie patrzą. Czyli tylko taki głupi, bo rozdaje za darmo rzeczy, które mógł sprzedawać. Tak, tak, ale też nie można tego tłumaczyć tak właśnie dosłownie, że to jest jakaś obelga w stronę polskiego studia. Bardziej docenienie i wyróżnienie, ponieważ też wiele studiów z zachodu tak naprawdę nie ma własnego takiego nickname'u na Chiny. Nazwy dla Chińczyków nic nie znaczą, a z kolei jak ma już taki nickname, to jest też takie bardziej lokalne, takie bardziej znajome. I tutaj właśnie mogę wspomnieć przypadek studia, z którym właśnie pracujemy, mianowicie Awesome Game Studio z ich najnowszą grą Yet Another Zombie Survivors. Jest to gra bardzo podobna do Vampire Survivors, no tak naprawdę ten sam gatunek takich roguelike'ów. Jednak co jest ważne u nich, mianowicie Chiny były największym w ogóle punktem sprzedażowym na świecie. Miał to niesamowitą trakcję, mieli bardzo dobre wishlisty oraz przykładem tego chociażby jest to, jakie my mieliśmy z nimi wyniki, mianowicie samego outreachu do influencerów, gdzie polecaliśmy, wysłaliśmy klucze do gry dla influencerów. Udało nam się w 2 dni osiągnąć wynik 500 tysięcy wyświetleń na grę typu roguelike, która wiemy, no nie jest zawsze zbyt dobra do oglądania. Fajniej się w to gra, niżeli ogląda. Jednak filmy miały naprawdę dużą trakcję. Na premierę mieli bodajże w szczytowym momencie około 10 tysięcy graczy, z czego Chiny to była bardzo duża część tego. Na Steamie jest nawet około 35% komentarzy po chińsku. Spośród tych kilkudziesięciu studiów, z którymi mamy kontakt, współpracowaliśmy bądź działamy, tak naprawdę w dużej części z nich Chiny są w top 3. A jeśli nie były, no to gdzieś tam się do tego zbliżają. No bo patrząc na ilość graczy versus potencjał gry, tak naprawdę to są czasami małe, i to nie chcę, żeby zabrzmiała jakaś, wiesz, sprzedażowa gadka, bo to zupełnie nie o to chodzi. To są rzeczy, które studio może też samo zrobić. To jest często po prostu lokalizacja strony na Steamie, dodanie w najprostszej, w sensie na chiński, bo to wtedy dane są skrapowane i wrzucane na tego Hayboxa, czyli tam, w tym miejscu, gdzie chiński gracz wchodzi w interakcję z tytułem, wtedy okej, ma po chińsku, może wiedzieć, o co chodzi, plus lokalizacja po prostu gry. Więc wiele jest studiów, które Chiny mają na przykład, wiesz, top 2, top 3, to nie jest aż takie super widoczne. Też to widać, jak się po prostu gdzieś tam jest bliżej tego tematu. Natomiast Frostpunk na przykład. Frostpunk i generalnie Bici, dzięki temu, że utrzymują, że mają dedykowane osoby u siebie, które zajmują się chińskim rynkiem i mają kontakt z community, bo chińska społeczność graczy jest bardzo spragniona tego kontaktu, w tym sensie, że mało jest jeszcze studiów, które proaktywnie wychodzą z jakąkolwiek komunikacją, która jest tam dostosowana. I dlatego też tym bardziej w momencie, w którym widzimy, że taka komunikacja jest rozpoczynana, no to na przykład, wiesz, to od razu jest bardzo pozytywna percepcja. I w momencie, w którym zachodnie studio się z nimi kontaktuje, czy to z graczem, czy z influencerem, i niejako rozkłada czerwony dywan, że hej, wasz feedback, wasze zdanie też się liczy, nam na tym zależy. I to jest, wiesz, po prostu prosty respekt, nie? Tu nie chodzi o jakieś, nie wiem, kowtowing do jakichś konkretnych idei czy ideologii. Absolutnie nie. Tu bardziej po prostu chodzi o otwartość i słuchanie drugiej strony, nie? Bo po prostu mało ludzi to robi. Więc tym bardziej dlatego to ma, wiesz, bardzo duże przełożenie na po prostu wyniki i też, bardzo istotna sprawa, zapobiega review bombing. Przynajmniej w części, bo to jest jedna z najważniejszych, znaczy, no, jedna z najważniejszych rzeczy, na którą trzeba zwracać uwagę przy okazji premiery jakiejś gry, nie? Bo często chińska społeczność już wcześniej w komentarzach Bilibili czy na Hayboxie, wiesz, no, zwraca uwagę na jakieś aspekty, a średnia ocen na Hayboxie jest co najmniej o jeden punkt niższa niż na Steamie. Chińscy gracze są wiele bardziej krytyczni. W przypadku takich gier, powiedzmy jak Wiedźmin, ta ocena jest na takim samym poziomie, co właśnie recenzja Steamowa. Czyli to już nam daje coś znać, że jakby te recenzje tam rzeczywiście są lepsze i w pewnym sensie nawet lepsze niż właśnie na Zachodzie. Mówimy tutaj o Chinach. A jeżeli chodzi o gry właśnie inne od CD-pu, na przykład Thronebreaker, on ma ocenę na poziomie około 9.4, kiedy na Steamie jest to około 89%. Się bardzo spodobała, miała lokalizację i idealnie wpasowała się w tamtejszy rynek, ponieważ
oferowała dużo historii, ciekawą rozgrywkę, też za małą cenę. Że właśnie kwestie komentarzy na Steamie, one też się różnią od komentarzy, które widzimy na przykład wystawianych przez zachodnich graczy. Mianowicie to jakby najczęściej to nie są w ogóle komentarze, że a, gra nie jest fajna, gra jest słaba. To są bardziej rozwinięte opinie, gdzie jest rzeczywiście nierekomendowane, ale w przypadku Hayboxa taki gracz dałby powiedzmy ocenę 3 na 5, 2 na 5, 3 na 5, ale niestety na Steamie nie ma wyboru, tylko nie chce polecić danej gry, ponieważ dane elementy mu się w tej grze nie podobają. On nie napisze, że gra jest słaba, tylko napisze, które konkretnie elementy według niego należy poprawić, adresuje to do dewelopera, więc w takim wypadku też jest ważne, żeby deweloper czytał i zwracał uwagę na te komentarze, ponieważ one tak naprawdę mają pomóc studiu wyjść z tego kryzysu i naprawić grę, tak jak chiński influencer czy gracz chciałby, żeby gra wyglądała, a nie z review bombingować tak naprawdę grę za to, że coś jest z niej nie tak. W zachodnich mediach często słyszy się o cenzurze gier czy filmów, kiedy trafiają na chiński rynek. Głośno swego czasu było o dziwnym przypadku chociażby Bohemian Rhapsody. No i niby jest ta cała cenzura, jest tak zwany The Great Firewall of China, czyli blokowanie dostępu do chociażby YouTube'a, w zamian za co Chińczycy mają swoje bilibili, no ale są też VPN-y, a w internecie nic nie ginie. Jak w takim razie chińscy gracze zapatrują się na cenzurę, czy jako konsumenci treści czują się stratni, bo no części treści nie mają, i czy w ogóle wiedzą o tych cięciach, czy wiedzą, że mają czuć się stratni? No i przede wszystkim, czy zachodnie gry z szeroko pojmowaną, problematyczną treścią, nazwijmy to, mają jakiekolwiek szanse na sukces na tym rynku? Kluczowe do tego jest zrozumienie, jak działa dystrybucja gier w Chinach. Chiński gracz może bez VPN-a ściągnąć grę z globalnego Steama. Co to znaczy? To znaczy, że gry as is, nie? Wiesz, w takiej formie, w jakie my w nie gramy tutaj w Polsce czy w innych krajach, chiński gracz też może je jeszcze ściągnąć. Więc tak naprawdę, jak mamy zmiany jakieś w tytule i one są wrzucane na globalną platformę dystrybucji, to one są prędzej na poziomie autorefleksji dewelopera, publishera, żeby dostosować, na przykład włączyć niektóre rzeczy, włączyć filtry takie albo inne, zrobić drobne zmiany na tym poziomie, żeby już nawet w tej wersji, że tak powiem, globalnej, gra była, mogła być dostosowana do lokalnego odbiorcy na tamtym poziomie. Jeżeli chodzi właśnie o te gry oraz tą, określmy to, cenzurę, która w Chinach tak naprawdę jest określana bardziej jako mozaika swoją drogą, to zależy bardzo od dewelopera, ponieważ jeżeli gra jest właśnie, tak jak już powiedziałeś, w sumie krwawa, czy zawiera różne takie bardzo nieodpowiednie elementy na chiński rynek, to zagrożeniem tutaj nie powiedziałbym, że jest koniecznie Steam, ale bardziej platformy takie jak na przykład Bilibili, czy znaczy chiński YouTube, albo inne właśnie platformy, które po prostu ukazują, gdzie ludzie mogą pokazywać treści z danych gier. Ponieważ platforma z góry może zbanować po prostu dany film, nie dopuszczając go po prostu do jakby nie da mu powiedzmy trakcji, nałoży mu shadowbana, albo zwyczajnie usunie go z platformy. Dlatego jeżeli dany deweloper chciałby mieć daną trakcję powiedzmy z gry w Chinach bez zbytniego wysiłku, no to tutaj mamy oczywiście marketing, gdzie po prostu influencerzy chińscy nagrywają materiały o danej grze. Aczkolwiek no nie zawsze mogą nagrać te materiały, jeżeli gra zawiera dużo krwawych elementów albo nieodpowiednich dla platformy, ponieważ Chińczycy no według kulturowych badań są bardziej podatni, co prawda, na takie rzeczy powiedzmy jak, nie wiem, kołe kości dla przykładu, czy krew. Jasne, to są dla nich niesmaczne elementy, ale nie powiedziałbym, że to całkowicie eliminuje szanse gier, które zawierają takie rzeczy na rynku chińskim. Z mojego własnego doświadczenia, my też pracujemy właśnie z Madmindem, Agony czy Succubusem, które no nie są zbyt, powiedziałbym, grami familijnymi, nie trafiają może koniecznie na chiński rynek, a jednak się tam dobrze sprzedają. Dla przykładu też Bilibili jako platforma ma taką funkcję, że podczas filmu lecą takie komentarze, takie bullet komenty podczas transmisji czy podczas filmu. Dla przykładu właśnie mieliśmy jeden film z gry Paranoida, czyli najnowszej gry Madminda, która wychodzi za kilka miesięcy. Tam mianowicie była pewna scena, która była bardzo nieprzyjemna poniekąd dla widza, jak Chińczycy na to reagowali. Pojawiało się pełno komentarzy, tłumacząc jako takie delicious, określmy to na nasze. W komentarzach było pełno zdjęć ich jedzenia, posiłku, do jakiego jedli oglądając ten film. Do starszego pokolenia takie gry może mogą nie trafić, ale kiedy mówimy o graczach, kiedy to jest no, pokolenie Z tak naprawdę, oni są już bardziej przyzwyczajeni w sumie do tego przez gry, ich to jakoś nie rusza, więc chińskim graczom, mówię, podoba się to, jest to pewnego rodzaju też nisza i dobrze się sprzedaje na tym rynku, mimo tego, że może się wydawać, że jest niedostępna. Jak mówimy o tym temacie, to warto w ogóle odwrócić trochę narrację, no bo parę lat temu jeszcze wyszło to ograniczenie czasu grania. Poniżej 18 roku życia określony czas. No to u nas, w momencie, w którym by coś takiego weszło, to podejrzewam, że to by był ogromny, wiesz, wrzask zarówno graczy, jak no całej praktycznie branży. Tam ta narracja wyglądała trochę inaczej, bo rozmawiałem jeszcze nawet z rodzicami dzieci, które poświęcają dużo czasu
granie w gry mobilne i oni do tego podchodzili, hej, w sumie to jest dobra zmiana. Dziecko mniej gra, mam problem z głowy, pracuję w systemie dziołdziołlio, czyli od 9 do 9, 6 dni w tygodniu, nie mam specjalnie czasu na przestrzeni, na super doglądanie, na co moje dziecko poświęca czas, na tablecie i tak dalej, trochę mam zdjętą presję z tej perspektywy. Wiesz, no jest to jakiś argument, można się z nim zgodzić bądź nie, no ale sam fakt tego, że to był jeden z istotnych w tej narracji, no to coś nam mówi o tym, jak widziane są takie zmiany i jak też do tego społeczeństwo podchodzi. Czy może nawet o nich, a już wracając do twojego pytania, czy o nich w ogóle wie? Bo biorąc pod uwagę to, że i tak większość tak zwanego zachodniego internetu i tych platform, no YouTube'a na przykład, który dla wielu, czy Twitcha, które są wiesz, pierwszym źródłem informacji o grach, no to nie wejdziesz na to w Chinach, tak? No to skąd oni w ogóle mogą wiedzieć, że jeden z kanałów informacji jest po prostu ciachnięty. W lokalnych mediach może być o tym zmianka, nie musi, raczej o czym innym prędzej będzie, nie? Więc często to jest nawet kwestia tego, że wiesz, ktoś mieszkający w głębszym interiorze chińskim, czytający tylko lokalną prasę po chińsku, nie znający angielskiego, może nawet nie wiedzieć o tym, że... Dobra, nastał ten moment, przejdźmy do najtrudniejszego pytania. Wielkie przejęcia i skupowanie udziału w zachodnich studiach. Jeszcze parę lat temu budziło to panikę w stylu o Boże, Chiny chcą przejąć branżę, a takie produkcje jak na przykład Diablo Immortal tylko podsycały panikę. Jakoby to wszystko miało iść w takim właśnie kierunku. Mijały kolejne lata, były kolejne zakupy, a jednak wielu z tych deweloperów działa tak jak działało wcześniej i nadal robi gry, przeważnie pasujące do zachodnich gustów i odnosi też sukcesy. W końcu po co kupować studio, które dobrze robi to co robi i zmieniać ich kierunek. A może ten temat zakupów jest ciut bardziej skomplikowany niż jakieś pesymistyczne wizje, że teraz wszystko będzie mobilką i najlepiej w tematyce chińskiej z nawiązaniami do mitologii i bez obrażania pewnych polityków. Może to po prostu kwestia biznesowa, może po prostu chodzi o inwestowanie w gry, które w Chinach by nie mogły powstać, albo po prostu w studia, które chińscy giganci czują, że chcą w nie inwestować. A może to po prostu kwestia jakiegoś soft power i jakiegoś takiego dyskretnego wywierania wpływu na branżę. Tylko że właśnie, co to może dla nas oznaczać? O kurczę, uwielbiam ten temat, bo wiesz, to jest szersze pytanie tak naprawdę, no bo jaki wpływ będą miały chińskie spółki technologiczne na całą branżę game development globalnie, nie? No bo jedna sprawa to są inwestycje i czasami albo przejęcia, albo jeszcze pakiety mniejszościowe. W wielu przypadkach to jest po prostu tak, że hej, dajemy siano, róbcie swoje po prostu. W innych przypadkach jeszcze karty nie zostały z perspektywy, wiesz, totalnie z zewnątrz, jeszcze nie zostały wyłożone na stół, więc tak naprawdę nie wiadomo, w którą stronę to może pójść. De facto, jakby patrzeć na to z perspektywy transparentności i regulacji, no to w momencie, w którym miałaby wejść jakaś wiesz, mechanizm absolutnie uzależnieniowy w danej mobilce, która jest dystrybuowana tutaj, no to podejrzewam, że w odpowiednie organy by się i tak tym mogły po jakimś czasie zainteresować. Inna sprawa jest, jak to wychodzi i co z tego wychodzi. Żeby to też zrozumieć, trzeba właśnie spojrzeć na ten chiński rynek. Mianowicie no w Chinach dla wydawców gier tamtejszego rynku jest tak naprawdę coraz gorzej. Czy to właśnie, tak jak Wojtek wspomniał już, te zastrzeżenia. Chińskie studia chcą wychodzić na Europę, ale też tu na to nie można patrzeć w taki sposób, takim stereotypem, który u nas jakby się wybudował kilka lat temu, czyli takie made in China, czy patrzenie na Chiny jako takiego potwora tak naprawdę. Bo patrząc tak naprawdę na studia, które były kupowane wcześniej przez Tencent, czy albo gdzie Tencent ma dużo procent udziałów, nawet takie polskie jak Bloomberg na przykład, to im się całkiem tak naprawdę powodzi. Daje Tencent im wolność, daje im budżet, jakoś im to wychodzi na dobre, plus należy na to też patrzeć na IP, które wychodzą w tym roku, czyli dla przykładu Wukong, potężna gra na Gamescomie, największa chyba ekspozycja łącznie z miHoYo, które było również obok. I jeżeli chodzi o przejmowanie polskich, czy to spółek game devowych, czy innych zachodnich, to na ten moment uważam, że to nie byłoby aż tak nic takiego złego, jak ludzie sobie wyobrażają, że to jest przejęcie tak naprawdę game devu europejskiego, tylko bardziej danie budżetu i środków i też takiego zaufania, ponieważ Chińczycy nie wbiją się tutaj ze swoją wolą, ale bardziej wejdą i
dadzą pieniądze, dofinansują projekty, w które też wierzą. Świetnym przykładem na chińskie, nazwijmy to soft power, ale tak naprawdę to jest historia, kultura, jest właśnie Wukong, o którym wspomniał Olek. To jest de facto jeden z pierwszych chińskich AAA-ów. Ja to obserwuję z ogromnym zainteresowaniem, bo no to jest taki benchmark tak naprawdę. Chińscy deweloperzy coraz mocniej wychodzą na zewnątrz i czuję, znając chińską przedsiębiorczość i kreatywność, mimo tego, że dużo się, wiesz, sceptycyzmu wylewa na temat chińskiej kreatywności, to ja i tak wierzę i widzę, że szczególnie wśród indyków jest dużo tej kreatywności. Wierzę, że na pewno w ten czy inny sposób odcisną swoje... No właśnie! I sam fakt tego, że w tym momencie, jak jesteśmy w tej narracji, to mówię, że odcisną swoje piętno. To nie musi być piętno. W momencie, w którym my zaczynamy o tym rozmawiać i może zaczniemy być realniejszymi partnerami do rozmów, czasami, wiesz, pytając się, próbując zrozumieć, a może z tym się nie zgadzając i po prostu rozmawiając o tym, myślę, że możemy skuteczniej przełożyć to, w jaki sposób my byśmy chcieli, żeby ta branża wyglądała, na chociażby, wiesz, chińskich inwestorów, spółki i tak dalej. Po prostu, wiesz, sama rozmowa o tym jest dobra, uważam. Co lżejszego na koniec i muszę o to zapytać, chińscy krzyżacy. Chwilę temu w polskim internecie gra była, powiedzmy, memem. Mieliśmy nawet fajny materiał Kuby o tym, więc odsyłam. Ale zdaje się, już powoli o tym Polacy zapominają. A jak w takim razie poradziło to sobie na chińskim rynku? Jak chińscy gracze zapatrują się na tę produkcję? Czy zaciekawiło to ich polską kulturą, czy historią? Czy zaciekawiło się Sienkiewiczem? No i najważniejsze, czy chińscy krzyżacy, z których Polacy się w dużej mierze śmiali, spodobali się Chińczykom? Co należy przede wszystkim spojrzeć, jeżeli mówimy o tej grze, to jest gra oparta tak naprawdę na historii. Na twórczości Sienkiewicza, który też jest opisywany w sumie w opisach gry jako Sienkiewicz, czyli w sumie jest nawet fonetyczne tłumaczenie samego nazwiska pisarza, jest tam obecny, ale też gra nie dość, jest bodajże karcianką, ale też ma elementy właśnie takie historyczne, czy elementy z powieści, czyli co jest najważniejsze, oferuje wiedzę. Więc chiński gracz, kiedy też patrzy na tych krzyżaków, widzi też w pewnym sensie jakąś wartość na temat historii. No to trochę może śmiesznie zabrzmi, ale naszej historii takiej polskiej. Gra nie wygląda tak źle tak naprawdę. Mamy mianowicie około tam przynajmniej kilkanaście tysięcy wishlist, tak jak patrzyliśmy na Hayboxie, o którym wcześniej wspominaliśmy. Kilka tysięcy sprzedanych kopii, dobre recenzje, nawet jak na taką grę. Dla nas jest to swojego rodzaju mem, ale chińscy gracze widzieli w tej grze poniekąd wartość. Też ostatnio na przykład głośno jest o takiej grze właśnie Warsaw. Co jest ciekawe z tą grą, że ona ma około 40 tysięcy graczy miała ze samych Chin. Gra w rodzaju właśnie Darkest Dungeon, opowiadająca historię powstania warszawskiego, nagle się okazuje, że jest popularna w Chinach. Dlaczego? Ponieważ nosi ze sobą wartość historyczną. Chińscy gracze mogą zarówno obejrzeć tak naprawdę w grze, co się działo wtedy, wynieść z tego wiedzę na temat historii. To jest właśnie też taka kwestia tego pokolenia tak naprawdę młodszego, czyli no, że jednak, mówię, żyjemy w dobie TikToka, w Chinach to jest jeszcze mocniejsze, czyli nasza uwaga się skupia na tak naprawdę coraz krótsze momenty. Tak samo nawet to na YouTubie polskim widzimy, kiedy materiały po 20-30 minut już są mniej oglądane niż materiały powiedzmy po 10-15, także to też się zmienia powoli, coraz idąc w krótsze stronę krótszych tak naprawdę materiałów wideo. I podobnie z książkami czy wiedzą, że właśnie ta wiedza, która jest w książkach, trzeba poświęcić na to jednak trochę czasu. A kiedy możesz zagrać w grę, która trwa powiedzmy 5 godzin i wynieść z tego wiedzę o, no jakkolwiek to nie brzmiało, historii Polski i historii naszej z krzyżakami, to jednak oni widzą w tym jakąś wartość, ciekawostkę i tak dalej. Komentarze były właśnie dobre, określano Zbyszka jako przystojnego, silnego mężczyznę. A plot jako całkiem interesujący, więc narzekali trochę na gameplay, ale historia im się nawet podobała. W pewnym sensie tak, też w opisie gry podkreślają, tak już mówiłem, Sienkiewicza oraz to, że jest noblistą polskim. Dla przykładu Wiedźmin jest określany jako polski skarb narodowy i to jest jedna z najbardziej w ogóle polecanych opinii rekomendowanych na Hayboxie. Więc widać poniekąd tą obecność polskich gier, widać jak są w ogóle zaopatrywane na, jakby przez chińskich graczy i widać, że są lubione i cenione. Polskie gry de facto to jest element marki narodowej w Chinach, bardzo mocno. W momencie, w którym się mówi o Polsce, to się mówi o Yoshizhiguo, czyli kraj, czy też no prawie że imperium gier, nie? Deweloperów, no bo mamy tutaj ładnych kilku AAA-ów, nie? W sensie studia, które AAA wypuszczają i te kilka, właściwie naście tytułów, które też odniosły ogromny sukces w Chinach, nie? Więc z naszej perspektywy rozmawiania bezpośrednio z tymi ludźmi po chińsku, to też jest no niesamowicie, wiesz, takie fascynujące i pasjonujące, no bo nagle, wiesz, poznajesz tę inną perspektywę. Imperium gier. No,
brzmi całkiem nieźle, nie ukrywam. Dziękuję w takim razie naszym gościom za możliwość zrobienia tego materiału. Super się gadało i dziękuję Wam, kochani, za uwagę. Widzimy się wkrótce. Trzymajcie się.